Witajcie serdecznie w kolejnym filmiku z Last Epocha. Tym razem paladynek, relik testament wyrzeźbiony burzy, planer z tym ekwipunkiem i z tymi skillami, bo oczywiście musiałam poujmować po jednym punkcie. Znajdziecie pod filmikiem. Pobiegamy sobie po spaczeniu 304. Stand down or die. Oczywiście nie obniżyłam sobie many. No oczywiście, bo tam ostatnio na czarnoksiężniczce troszkę biegałam, przez to zapominam. Dopiero później jak wchodzę i wolno giną te mowy, to... Poświęcenie. 59 tylko błyskawice obrażenia. 24% zredukowane. Najgorzej jest tutaj podnieść drop, jak się jest między mobami. Na takim spaczeniu. Te błyskawice po prostu zewsząd ściągają te mowy. No te strzelające są niebezpieczne. Znowu poświęcenie. Co się dzieje? Te, ale ja już skończyłam tutaj. Wulkanus. Dwa potencjały, pazur. Jeden potencjał. I znowu mana nieobniżona. Twardy ten. Co to za buty były? Takie, które bym mogła przypłacić życiem. Czemu się nie zestunowała? Bogactwa. No, ten jest fajny. Stand down or die. Już cię cofnęłam. Dobrze, że ten skill już tam poszedł. Zdążę, zdążę. Zdążę.
No, dajcie mi podnieść. Kapliczka legend jeszcze. Skrzyneczka? A, złodziei. Ale dużo więcej unikatów leci. No gdzie jest ta matrona? Tak daleko. O, dwa na raz. No, nie dała rady. Zestunowana była. Tym razem pamiętałam o obniżeniu many. W sumie to maga minęłam. Nie wiem, jak się będzie mi biło na takim spaczeniu. Normalnie. Aha. Ci nie mogą we mnie strzelać, o. Po skrzynkę idę. Co ja w ogóle mam zrobić? Smog gromu. O, to też będzie ciekawe. Ciekawy ten smog gromu. Trochę do smoka niepodobny.
Nie obniżyłam znowu. Jakby była iglica, to bym miała problem. Ale na szczęście szybciutko. Echo za echem, więc mało urosło. Bojownika, to biorę na kasę oczywiście. Nie wziąłem odłamków, nie wracam się. Jakby tam były jakieś rzadsze, to tak. No, nie rzucać mi tu krótki. Stand down or die. Tu nie ma? Bardzo często są tam dwie kapliczki właśnie, po jednej i po drugiej stronie. Zamrożenie piękne. Dobrze, że był totem, bo bym tam zginęła. Giżesz. A te zawsze były twarde. A to skąd? I kolejne. O, chyba że tu. Zobaczymy, jak nam pójdzie na tych. Pustki mopka. No, skrzyneczka. Idziemy. Słyszałam, że tam z martwych wstał jeden. A tam żuczek był. Gdzie jest ten mak? Dacie mi. Właśnie podnoszenie przedmiotów jest najcięższe. Dlatego ważny jest dobry filt. Żeby za dużo śmieci nie leciało. Aha, tu już mamy ten. To ja sobie wyczyszczę dookoła, bo. Nie chciałabym światełka z nieba.
szczególności jakby mnie jeszcze skill zablokował. Nie jest źle, nie? Stand down or die. Jeszcze sobie na koniec przyszedł tutaj. No nie sam w dodatku. To teraz amulecik. To już nam pokazuje, gdzie. O, wykuty żołnierz. Jak jeden, to nie będzie źle. Jak więcej niż jeden, to kiepsko się to bije. Pobiegniemy do niego. Kapliczki wszystkie po drodze zbiorę. Się może przydać. No. No, bo jeszcze niedźwiadek by mnie tutaj zabił po żołnierzu. Pośpiechu. Dużo tego wypada. Od razu mamy. Pobiegniemy. Do skrzynki oczywiście po drodze. A to i tak przebiegnie. Bo błyskawice to ściągają wszystko. Ej, 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 ej. Tak to chciałam, o, żeby go stunować.
łatwiej, nie? Potencjał, potencjał. Kapliczka najpierw. Wody. Czyli możemy zjechać do zera. Aha, iglice. Oj, bardzo, bardzo fajna mapa. Będzie dużo śmieci. Oj! Dobra, idziemy. Pozbierane. Zielono, czerwono. Co jeszcze, nie? No. Nie chciałam chodzić w te trutki tam. Skrzynkę idę, nie? Nic. No to kwiatuszki to tak profilaktycznie. Za to, że plują we mnie. No nie będę szukała wszystkich. Troszkę za duży zasięg mają. Jak wam się podobają takie? Trzy setki? Tropi więcej, ale czy aż o tyle więcej? No wiadomo, ja tu jeszcze nie mam całkiem ekwipunku zrobionego. Jak będę miała, no to spokojnie, nawet wyżej można biegać. Teraz, no byłoby to już ryzykowne. Jak więcej dropi, to może się uda zebrać co nieco. W miarę szybko. Tylko trochę też czarnoksiężniczkę bym chciała popodnosić też. Spaczenie. Zobaczyć, jak ona sobie radzi.
Nie będę ukrywać, że wygodniej się gra przez to, że nie trzeba tej many zbijać. Trochę czasu schodzi na tym, żeby pilnować. Szczególnie jak się zaczyna, tak pierwsze echo albo porządek się robi w ekwipunku, no to wtedy urośnie całkiem to zabawa. Jeszcze ktoś? Niespodzianka, tak? No, gdzie jestem? Ładnie mi magowie podeszli. Ostatni śmiech. Fajnie wygląda. Nazwa też ciekawa. No i kolejne echo. No. Bardzo lubię ogniste. Znaczy nie są złe, tylko trzeba bardzo uważać. No ale w połączeniu z lodowymi to... łatwo można się zagapić. Czy to są dwie zbrojki, które mnie podpalają? No, to nie jest łatwe. Ha! Nie lubię tych dwóch zbrojek. W dzisiejszym filmiku w sumie troszeczkę sobie pobiegaliśmy. To by było na tyle. Jak widać, no jest. Trzeba bardziej uważać na spaczeniu ponad 300. Dropi trochę lepiej. Czy ja wiem, czy tak dużo lepiej? Tak więc dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia.